Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. A red stadium. We all live in a red stadium. Halo. Halo. Czerwona Łódź. Dzień dobry. A, halo. Tak, jestem. Jestem cały czas. Witaj. Jestem na tej. Witaj, Bosmanie. No. Witaj, młodszy kapitanie. Cześć, Maciej. Witam, młodszy. No, cześć. No, pytanie proste. Jak się podobał ostatni mecz? Fajny, niefajny, zadowolony? Wiesz, w końcu ten mecz się mógł bardzo podobać nawet, tak, bo tam było wszystko to, co powinno być. Także były i akcje takie, które pozycyjne, które miały, wiesz, jakiś zalążek gola i były strzały z daleka, Rudola i były, wiesz, i były kontry, także no to wszystko, co powinno być, to było i chodziły boki i nasz napastnik się cofał i biegł i wbiegał i wszystko się też ładnie układało, tak? Także szczęścia było też trochę, bo bramka pierwsza, no to po błędzie obrońcy, druga, no to idealnie weszło naszemu Radwankowi, idealnie między, tak, słupek a bramkarza, no i trzecia, no to spadła piłka, to była wypracowana akcja, ale spadła piłka też na nos napastnikowi, który wiedział, co z tym zrobić, no Robakowi, także elegancko. Fajnie, że w obronie, że z tyłu było też zero, ale no nie wiadomo, czy Widzew jest taki mocny, czy ten zespół ze Stalowej Woli. To jest to pytanie. No zobaczymy w Rzeszowie, jak to wszystko wyjdzie. No wydaje mi się, że Widzew był mocny, a Stalowa była słaba po prostu. To było Też tak obstawiam. Miałem cały czas wrażenie, że gramy z Szwagierkami bytą, wiesz, przez te koszulki, bo to takie bardzo podobne. No ale dobrze, wygraliśmy i myślę, że jak teraz wygramy w tym Rzeszowie całym, to... Słuchaj, w Rzeszowie to się tak zepną na nas, będą tak chcieli nam dokopać, to głowa mała, tak? No bo to wiadomo, że tutaj są też i wątki te kibicowskie, tak, te sympatie i to wszystko. No po prostu dla nich to jest mecz o wszystko, więc no zobaczymy, co jesteśmy warci. Jutro. No to właśnie, tam pokażę, co będziemy warci. Jaką mamy tą drużynę. A tymczasem możemy się trochę wyluzować i pogadać o rzeczach, które są równie przyjemne jak piłka nożna. Proponuję muzykę. Co tam na to? No spoko, możemy pośpiewać, możemy pogadać o muzyce jak najbardziej. No ze śpiewaniem to ja bym może się wstrzymał, wiesz co, ale na przykład, wiesz, tak się zacząłem zastanawiać nad tą muzyką. Przede wszystkim mam taką refleksję, wiesz co, że dzisiejsze słuchanie muzyki się znacznie różni od tego słuchania muzyki, kiedy myśmy zaczynali słuchać jej. Chociażby dlatego, że na przykład nie istniało pojęcie takie jak muzyka do windy, prawda? Na określenie muzyki, która jest, wiesz, taką watą dla uszu, którą słychać, wiesz, jako podkład w supermarketach, prawda? Albo jako chwytlizy motyw w jakiejś reklamie, dzięki któremu się później kupuje jakieś buty czy inne pierdoły, prawda? Że, jak gdyby, nie wiem, czy kojarzysz, czy zauważyłeś, że za komuny takich dźwięków pustych nie było, jak gdyby, bo po prostu, wiesz, nie było reklam. Trudno w to dzisiaj uwierzyć, prawda? Oczywiście, że tak. No. Tak, strasznie dziwne, jak sobie tak człowiek uzmysłowi, ale były że tam inne, te były czasy, inne rzeczy, były inne rzeczy, których dzisiaj nie ma, były rzeczy, które były stałe i na te rzeczy się po prostu czekało. Ja pamiętam, jak moi rodzice czekali na koncert życzeń w telewizji, albo czekali na przykład o 8 rano, zawsze przed wyjściem do kościoła lecieli jakiś taki, nie wiem, czy to był ten słynny chór rosyjskich żołnierzy, no w każdym razie zawsze były rosyjskie pieśni wojskowe, było coś pięknego. Ja z przyjemnością słucham tych, bo ja mam dwie płyty, wiesz co, tego, nie pamiętam teraz, jak się nazywał ten chór. Kurde, zapomniałem, ale to był faktycznie chór Armii Radzieckiej. Pięknie śpiewali, koledzy. Tak. To, że tak, wiesz, w tamtych czasach ja tak, wiesz, na język rosyjski reagowałem trochę alergicznie, także. Ale tak, to prawda, były takie stałe rzeczy, na które się czekało. Jak ludzie, którzy wzrastali w latach 70. pewnie mieli jakieś audycje muzyczne, no ja to się wychowałem na tej trójce, wokół której są teraz takie zawirowania i jakieś tam wiatry wiejące, mnie w ogóle nie interesuje.
Ale generalnie, wiesz, ta trójka jak gdyby okazała się, że właśnie ja czekałem na tę całą listę, wiesz, przebojów, te wszystkie notowania, te wszystkie zastanawiania się, czy Lady Punk będzie pierwszy, czy Madam będzie pierwszy, czy TSA, czy może jakaś inna, czy gwiazda tak zwana. No, ale to było ciekawe, natomiast wiesz, to taka jest dla mnie niesamowita rzecz, którą sobie ostatnio uświadomiłem, że kiedyś słuchałem, czekałem na wysłuchanie jednej piosenki przez tydzień, wiesz? Ponieważ wiedziałem, że ona się pojawi na pewno na liście przebojów programu trzeciego, a przez cały tydzień właściwie, wiesz, nie było szans, żeby jej posłuchać, no bo po prostu nie było, wiesz. I pamiętam, kiedy się pierwszy raz zachłysnąłem taką grupą, którą uwielbiam, Madness się nazywa, i ten słynny ich przebój Our House, który, no, to jest trochę reprezentatywny, jeśli chodzi o ich twórczość, ale on jest to taka jak najlepsza, moja najlubieńsza piosenka, ale w tamtych czasach, kiedy słyszałem pierwszy raz, to po prostu szalałem. I pamiętam, że ja przez tydzień po tygodniu czekałem na to Our House, żeby posłuchać piosenkę raz w tygodniu. Dasz wiarę? Dzisiaj, kurczę, wiesz, włączasz sobie YouTube'a i masz całą, wiesz, bibliotekę muzyczną świata bez mała i możesz sobie wszystko, cokolwiek sobie zamarzysz, możesz słuchać. Także to jest, no, ta zmiana technologiczna jest niesamowita, nie? Miałeś też coś takiego, że taki byłeś wypuszczony, jeśli chodzi o muzykę? No, kłopoty z siecią, niestety. Coś tam nie idzie. Halo? Ale kłopoty, tak, ja cię cały czas słyszę. Ale kłopoty z siecią, czy kłopoty ze zdobyciem muzyki w latach 80. powiedzmy? Halo? Słyszałeś mój. Tak, ale ja cię bardzo dobrze słyszę, panie Piotrze. Halo? Jestem cały czas. Halo, halo. No dobrze, to jeżeli Piotrek mnie nie słyszy, to w takim układzie może mnie usłyszy i się włączy w dyskusję. Ja przygotowałem sobie taką listę ciekawych zjawisk muzycznych związanych z piłką nożną, ponieważ okazuje się, że wielu wykonawców, którzy są czynni na rynku muzycznym, albo którzy byli czynni na rynku muzycznym, było też zapalonymi kibicami piłkarskimi. Kiedy prześwietliłem ich życiorysy, ich zainteresowania, to w kilku, a może nawet w kilkudziesięciu przypadkach się straszliwie zdziwiłem, że ludzie, których w ogóle bym nigdy nie, ludzie, których bym nigdy nie kojarzył z muzyką, czy z piłką nożną, przepraszam, że interesują się muzyką, prawda? Na przykład weźmy Steve'a Jonesa, który był filarem zespołu The Sex Pistols, był gitarzystą. Okazało się teraz po latach, kiedy obejrzałem parę filmów, poznałem jego biografię, okazało się, że jest on zapalonym kibicem Chelsea. Podobnie na przykład Damon Albarn z zespołu Blur, wokalista, jest tak samo wielkim kibicem zespołu Chelsea. Także to są takie, no, fajne historie. Zacząłem jak gdyby śledzić te wszystkie biografie pod kątem zainteresowań piłkarskich. No i wyszło mi, że ta piłka nożna i futbol jest jednak, ma dosyć dużo ze sobą wspólnego. To też jest taka ciekawa historia. Znaczy, tak? Halo, ktoś mnie słyszy? Ja ciebie słyszę. Ciekawa... No i bardzo dobrze. To kontynuuję ten swój wątek bardzo ciekawy, bo okazało się, że na przykład wydawało mi się, że te dwa światy, piłka nożna i muzyka, są całkowicie oddzielne. I na przykład okazało się, że ja, znając moich kolegów kibiców Union Berlin od 30 lat, dopiero jakieś 5 lat temu okazało się, że poza muzyką możemy również pogadać o piłce, ponieważ wydawało nam się, im się wydawało, że ja w ogóle się nie interesuję piłką nożną. I w drugą stronę, ja sądziłem, że oni w ogóle już są tak odlegli od piłki nożnej, a tymczasem okazało się, że oni chodzą cały czas na mecze i słuchają tej muzyki. A zresztą wielkim fanem Unionu jest Nina Hagen, taka wokalistka, legenda punk rocka wschodnio-niemieckiego, to naprawdę jest duża postać Niemczech i ona napisała hymn Unionu. Czy to jest ciekawe? Czy Piotrze, czy ty mnie słyszysz, czy mówię sobie tak do... Tak, słyszę ciebie doskonale. No, to jest doskonale. Jeszcze mam taki, wiesz, bo ten Steve Jones, Sex Pistols, który się okazuje, że jest fantastycznym fanem Chelsea, że ja ciebie to na przykład znalazłem, czy do twojego Manchesteru City. Czy ty znasz jakichś słynnych fanów Manchester City? Oczywiście. No. Słynnych fanów. No wiesz, dla mnie słynni fani to są ci, którzy chodzą na mecze od lat, nie wiem, 50., 60., 70., to są dla mnie fani. A no, jeżeli chodzi o tak zwanych właśnie tych ludzi z pierwszych stron gazet, no to
Są pewnie, no to są przede wszystkim bracia Gallagher z zespołu Oasis. To, no właśnie, tak, tak. Zawsze przy okazji jakichś wielkich wydarzeń na stadionie Etihad czy na jakichś meczach wyjazdowych, które mają decydować o czymś na Wembley, no to są pokazane. Jest właśnie Nigel albo jego brat Liam Gallagher. Także oni są, oczywiście, że są widoczni. No, z takich innych, no to bardzo słynny kiedyś, jeszcze do niedawna, bokser wagi półciężkiej, który zawsze też no, był na meczach Manchesteru, przynajmniej na meczach w domu pokazywali go często. No, ostatnio się bardzo niestety stoczył. Także nawet nie chcę mówić o nazwisku, no bo to nie to chodzi. Ci sportowcy, no Gołda? Tak jak... Przecież nie Gołota. Ale także, no tak, oczywiście Mick Hucknall, Manchester United na przykład, jest tak. Simple Reds. No, kogo jeszcze można... Na przykład mam coś takiego, słuchaj, znalazłem dzisiaj, nie wiem, czy ty kojarzysz taki zespół, który się nazywa The Fall. Takie, wiesz, punki, bardzo mroczna muzyka. No, to jeden z najwybitniejszych zespołów punkowych lat, czy nowofalowych, lat 70. I tam jego wokalistą, który niestety niedawno zmarł, Mark E. Smith, no był po prostu no, tak zagorzałym fanem City, jak mało kto. Jest w internecie taka fajna, wiesz co, taki świetny filmik, w którym odpowiednik, nie wiem jak się teraz nazywa, taki jakiś piłkarski magazyn ekstraklasowy. Ale mówisz Maciek, Maciek, sorry, słyszysz mnie? No. Mówisz o Joy Division? Mówisz o Joy Division Order? Nie. Mówię o The Fall. To takie właśnie punki, nie? Joy Division to inna sprawa zupełnie, nie. A zresztą The Fall, słuchaj, grało w Łodzi jakieś 3 lata temu, wiesz, to w klubie Dom. To było dla mnie niesamowite, bo to jest jeden z moich ulubionych zespołów i nagle, wiesz, się dowiaduję od jakąś pocztą pantoflową, słuchaj, że nagle przed The Fall przyjeżdża i będzie Mark E. Smith. A polecałbym się jako właśnie kibicowi City, żeby zobaczył na YouTubie, jak jest taki magazyn piłkarski, wiesz, podsumowujący wydarzenia piłkarskie. I ten facet został zaproszony do przeczytania wyników, słuchaj, Ligi Angielskiej. I trzeba zwrócić uwagę, w jaki sposób wyczytuje wynik Manchesteru United, wiesz, po prostu. Widać, że mu to po prostu przez gardło nie chce przejść, ale takie, wiesz, zabawne. No, ciekawe. Tak, mam tutaj na przykład, no. Wielkim fanem Man City był Curtis z zespołu Joy Division, który niestety, szybko odszedł. Nagrał tylko 2 płyty z chłopakami z Joy Division, no i później New Order czy The Smiths, to są też takie kapele, które są właśnie związane z piłką nożną, bo ich właśnie, u tych muzyków można było zobaczyć na meczach piłki nożnej drużyn z Manchesteru. Ale ja myślałem, Maćku, że my będziemy, wiesz, w Czerwonej Łodzi dzisiaj rozmawiali o nas, o naszych pasjach w latach 80., jak żeśmy się muzyką właśnie zachłysnęli. Dobrze, z przyjemnością, ale jedną historię tylko ci opowiem, bo znalazłem w Arsenal London, bo to jest bardzo ciekawy zestaw, słuchaj, kibiców. Znalazłem wśród kibiców Arsenalu London to muzyka, Ringo Starr na przykład, wiesz, bębniarz Beatlesów, Mick Jagger, Rolling Stonesów, Waters i Gilmour z Pink Floydów i uwaga, Królowa Elżbieta II, proszę ja ciebie, i Osama Bin Laden, który ponoć był na stadionie. Był na stadionie, ale teraz okazało się, że dopytany o ten fakt rzecznik prasowy Arsenalu, powiedział, dzisiaj byśmy pana Bin Ladena nie wpuścili. Ciekawe, nie? No, ale nie, o takich, wiesz, początkach, słuchaj, muzyki lat 80., no to ja bardzo chętnie słuchaj. To jest takie, no, fantastyczne. Powiedz mi, a ja powiem tobie, jak to się zaczęło u ciebie. Wiesz co, to zaczęło się, bardzo ciekawe pytanie. Miałem wujka, ponieważ wychowałem się na Bramowskiego i tam pół mojej rodziny mieszkało. I mój wujek Jurek, który był ode mnie starszy o 3 lata, słuchaj, od mojej mamy, on cały czas, wychowywany byłem w kulcie płyty Dark Side of the Moon Pink Floydów. Wiesz, i po prostu Jurek się tak tym zachwycał, że mówię, kurde, po prostu no bez przesady. I wiesz co, jak usłyszałem Pink Floydów, jak poznałem Pink Floydów, to okazało się, że to nie jest najfajniejsza płyta Pink Floydów, bo
jest dużo innych. No, nie mówię o jakichś tam ścianach, czy jakichś innych takich późniejszych wysiłek, bo to są w ogóle jakieś inne Freudy. Natomiast jak poznałem Freudów, to po prostu Dark Side of the Moon uznałem, że to jest taka sobie płyta. I dopiero już w wieku późniejszym, kiedy zacząłem uważniej słuchać też muzyki, to doszedłem do wniosku, że naprawdę jest genialna rzecz. A poza tym, że jestem zainfekowany słuchaj Beatlesami po prostu. Wiesz, to było Beatlesi, to było coś nieprawdopodobnego. A później to już wkroczyłem z rozmachem w świat kontrkultury, wiesz, punk rocka, ucieczek przed milicją, no takie tam, wiesz, kombatanctwa i tak dalej, i tak dalej. Także punk rock mnie straszliwie, wiesz, pochłonął w pewnym momencie, ale jednocześnie zawsze ceniłem Beatlesów i zawsze ceniłem Freudów i Zeppelinów i, wiesz, i te wszystkie takie klasyczne zespoły, wiesz, także, bo wiesz, punki były takie dosyć ortodoksyjne, nie? No. A kto twoim gustem oprócz wujka tutaj wziął i tak cię nakierowywał? Miałeś jakiegoś mentora? Nie. Wiesz co, powiem ci szczerze, że ja jak gdyby i w sztuce, i w literaturze, jak gdyby, wiesz, po prostu chłonność gąbki, wiesz, po prostu to, co z kosmosu, wiesz, przychodziło, to po prostu to czułem tylko, wiesz, taką, zresztą to do tej pory nie zostało, jak gdyby, że wiesz, to, że coś mnie przyzywa do czegoś, wiesz, że jak gdyby widzę, nie wiem, tytuł książkowy, tytuł obrazu, nazwisko i od razu po prostu czuję, że coś może być ciekawego dla mnie, wiesz. Zazwyczaj się nie mylę, bardzo rzadko jest coś takiego, że sięgnąłem po coś i później się okazało, że to jest jakaś wielka bzdura. No niestety muszę powiedzieć, że tak kiedyś miałem właśnie z Olgą Tokarczuk, która tak najpierw mnie zawołała przy tej swojej pierwszej książce, to było te, nie wiem, ile tam, 10 lat temu, 20. Przeczytałem, spodobała mi się, a przy drugiej książce już stwierdziłem, że to już sorry Grygory, wiesz, czas minął i z muzyką jest dokładnie tak samo, że po prostu mnie coś ciągnęło, wiesz, w kierunku punk rocka, wiesz, tych wrzasków, tego, wiesz, narzekania na świat i buntowania się i tak dalej. A ty miałeś jakiegoś przewodnika takiego swojego? Tak, tak. Ja pierwszym moim przewodnikiem to był mój wujek, czyli brat mojej mamy. I on mnie zachęcił do słuchania swojej muzyki, którą słuchał w Radio Luxemburg. Więc no, dzięki niemu poznałem takie ostre granie typu właśnie Jimi Hendrix, typu Led Zeppelin czy Deep Purple. To były takie kapele, które właśnie on, czy Black Sabbath, także on tutaj tak nakierowywał Arian, ten Uriah Heep, Nazareth. UFO, które było z koncertem właśnie w Łodzi, czy Nazareth. Natomiast później samemu zacząłem oczywiście odkrywać muzykę, natomiast drugim był takim moim mentorem, był mój sąsiad, taki starszy kolega z bloku naprzeciw, na Żubarskiej, który jako taki stary kawaler samemu mieszkał w pokoju, miał kolumny, które były o dziwo skierowane ku sobie, tak? Były stałe dwie kolumny, które były po dwóch stronach właśnie pokoju i były skierowane ku sobie i puszczał bardzo fajną, dobrą muzykę bluesową, także on mnie zaraził bluesem bardzo. I te właśnie, ten blues, te papierosy, alkohol. Także no to jest niesamowite. Także jedna z takich rzeczy, których żałuję, że no nigdy nie doświadczę, to jest Nowy Orlean i taki klub, gdzie jest koncert właśnie Muddy Watersa i jest tam, wszyscy są czarni i tylko ja tam jedyny biały siedzę gdzieś w rogu i sobie słucham i patrzę, jak oni podrygują, wiesz, pląsają w biciem serca właśnie bluesa. Ja byłem to takim, wiesz co, w takim klubie w Paryżu, gdzie słuchało się muzyki, wiesz, i wszyscy byli czarni, a byłem biały. Bardzo ciekawe doświadczenie, także nie, fajnie było, wiesz, powiem ci, że na początku zaczęli się trochę dziwnie, ja też po prostu czułem, że jakby tak wszedłem i mówię, kurde, zaraz, coś mi tu nie gra. Ale później wiesz, było ok, wiesz, także no, pytali się, czy nie jestem Niemcem cały czas, także nie wiem dlaczego Niemcy tutaj Niemcy zrobili, ale by sobie się właśnie było pytanie, że no. A powiedz mi, na jakim sprzęcie słuchałeś, Maciek, powiedz muzyki? No wiesz co, ja muszę cię tu rozczarować, niestety, bo ja słuchałem na, czekaj, jak to się nazywało, kurczę, Capral, był to taki magnetofon mono. To też jest ciekawa sytuacja, ale też miałem później, dostałem sobie na jakiejś rodzinie jakiś 13 czy 14 taki magnetofon kasetowy, słuchaj, który też był mono niestety, ale no przepiękna sprawa. Miałem takie radio, które się nazywało Can Can 3.
jak ktoś uważnie ogląda film 40-latek, to może zobaczyć, że państwo Karwoscy mieli w swoim blokowym mieszkaniu w Warszawie właśnie takie radio, wiesz, także ono świetnie grało, bo ono było lampowe, wiesz, także ten dźwięk z jednego głośnika również, przypominam, to było naprawdę, no, świetna sprawa, natomiast to, co ty powiedziałeś o tym swoim koledze, sąsiedzie starszym, co tam, wiesz, papierosy i tak dalej, to ja miałem brata ciotecznego, słuchaj, no, mam brata ciotecznego, Grzegorza, słuchaj, który miał nieprawdopodobny, tak poczułem, że oni by się dobrze dogadali, wiesz, z tym swoim sąsiadem, wiesz, to, bo jak zawsze do Grzegorza wchodziłem, a on był ode mnie starszy o jakieś, no, przynajmniej 5 lat, słuchaj, także, wiesz, to w czasach nastoletnich to jest, wiesz, to po prostu przepaść gigantyczna, bo, wiesz, tam dziewczyny, kurczę, wiesz, wino, papierosy i tak dalej. I słuchaj, jego pokój to była świątynia muzyczna, wiesz, bo miał, słuchaj, światła dyskotekowe z 8 kolorów przynajmniej, słuchaj, do tego miał jakiś niesamowity sprzęt z wielkimi oczywiście kolumnami, słuchaj, do tego miał wzmacniacz, do tego miał equalizer, słuchaj, do tego miał magnetofon dwukieszeniowy, proszę ja ciebie. No gramofon oczywiście, także to było po prostu, wiesz, to wszystko było migające. Jakieś wskaźniki, jakieś, no, po prostu diody, słuchaj, to po prostu wyglądało niesamowicie. I cały jego pokój był wytapetowany, słuchaj, zdjęciami, które on kupował sobie na Górnym Rynku. To były zespoły, z których pamiętam do dzisiaj, zespół Kiss. Nie wiem, czy kojarzysz, znaczy to głupie pytanie, kojarzysz Kissów, nie? Tak, tak. To po prostu, słuchaj, to było dla mnie coś niesamowitego po prostu, wiesz, taka, kurczę, to mi się nie podobało, wiesz, jakoś estetycznie mnie to odrzucało, wiesz, natomiast jako taka, wiesz, kreacja albo jako taki, taka niesamowita przestrzeń, w którą wchodziłem i mogłem tam posiedzieć i posłuchać sobie Thin Lizzy na przykład albo jakiegoś innego T-Rexu, no to było niesamowite, wiesz, takie, kurczę. Ale to jak mówię, to byli, wiesz, koledzy, którzy byli starsi o jakieś tam właśnie, wiesz, 5-6 lat, także to było inne pokolenie zupełnie. Oni właśnie, wiesz, te Pelini, było takie Black Sabbath, wiesz, to było taka dla nich taka coś nieprawdopodobnego. Ja to tak... A ty, Maciek, krótko, widzę, że zauroczył muzyką zachodnią, tak z angielską, amerykańską. Ja padłem po prostu, wiesz, no moje serce się zapłonęło do polskiego rocka, także moją tutaj, no, wiesz, audycją to była muzyka młodych, tak się nazywała, Marka Gaszyńskiego, i tak, później tak. Oczywiście Trójka i przede wszystkim Piotr Kaszkowski, a później Wojtek Mann w telewizji i później w radio, ale przede wszystkim właśnie w telewizji, a razem z Janem Chojnackim, jeżeli chodzi o bluesa, Romek Rogowiecki, jeśli chodzi o heavy metal, i no i oczywiście później na koniec Tomek Beksiński i całe 4AD, czyli Dead Can Dance, i Clan of Zymox, i tak dalej, i tak dalej. No, całe, po prostu... całe moje liceum, słuchaj, wiesz, tak, no, sprawę, kurczę. Tak, ja bym jeszcze dodał, że to Marka Wiernika. Marka Wiernika jest to jakąś taką muzykę właśnie. Ale to jest ciekawe, że to jest taka... Niesamowite jest też, że tak jakoś coś emocjonalnie podchodzi do tego, że jak ty... Nie wiem, czy masz wrażenie, że jak ludzie też podchodzą aż tak bardzo emocjonalnie? No nie wiem, czy kto, kogo tu wiesz, jakiś Dawid podsiadł na przykład, czy on zbuda aż takie chude emocje, jak kiedyś? Myślisz, że tak jest? Nie wiem, bo trudno mi jest to, mi się wydaje, że dzisiejsi młodzi ludzie, no to oni kupują jakiś przebój, on mi się podoba, oni później szukają muzyków, którzy grają przez Spotify'a podobną muzykę i tworzą sobie listy. To jest zupełnie inny sposób słuchania muzyki niż my, bo nie wiem, czy oglądałeś kiedyś taki film Dinner, tam jest pokazane w tym filmie Dinner, czy też Diner, jak ktoś woli, Mick Rourke bierze swoją dziewczynę do kina i później słuchają wspólnie płyty i on jest zaskoczony. Ja też jestem właśnie zaskoczony, jeżeli chodzi o właśnie tych młodych ludzi, że oni tak nie potrafią powiedzieć tak, wypowiedzieć kawałek, z jakiej płyty, w jakim składzie nagrany, no bo no dla nas to była po prostu podstawa. No. Jaka płyta, no tak, właśnie w jakim składzie chłopaki grali, kogo mieli na wokalu, kto na basie i tak dalej, no to tak, no teraz jest zupełnie inaczej, także natomiast ja bym chciał się właśnie skupić na tym, jak było kiedyś w tej naszej rozmowie, bo to słuchają nas przede wszystkim starsi ludzie, więc możemy się sobie wspólnie pospominać. Ja ci powiem, że mój sprzęt, ja swój sprzęt, to powiem ci, że skolekcjonowałem dzięki
mojej mamie, którą teraz pozdrawiam, pewnie mnie nie słyszy. To było niesamowite, bo wiesz, bo najpierw dostałem gramofon z Łodzi, tak, z Foniki, no bo Łódź robiła najlepsze gramofony w Polsce, chyba jedyna firma to robiła. I powiem ci, że no myślałem, że już ta płyta, wiesz, zagra, ale ku mojemu zdumieniu te pierwsze płyty, które miałem, a to był, pamiętam, że to były płyty grupy Vox, grupy Bank, Exodus, takie płyty. One nie zagrały, także do później przyszły kolumny gdzieś z Tonsilus, Wrześni, Wzmacniacz, Brand też z Łodzi i jeszcze Tuner do tego się pojawił, no to po prostu no wszystko, jak już skolekcjonowałem, przyszedł taki mój sąsiad i przyniósł płytę ze sobą, którą wrzucił i mówi tak, posłuchaj jaki ogień. I to było właśnie to, i to było TSA, Marek Klikarczyk, który parę dni temu skończył 69 lat, szok. Andrzej Nowak, Janusz Niekrasz, Marek Kapłon, to po prostu no, zagrali chłopaki, to jest tej płyty koncertowej rewelacja, no po prostu wow, i wtedy łyknąłem te szybkie granie, głośne granie, ostre granie, te wokale i zaczęło się, no. AC/DC, także do dzisiaj. Ever, my love forever. To, co mi powiedziałeś właśnie, wiesz, z tym zespołem Vox, wiesz, Bank, płyta Jestem Panem Świata, słynna. I tam jeszcze tak. Jakieś inne, nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę z tego, bo ja ostatnio, wiesz co, mój syn, słuchaj, który jest muzykiem zresztą, przysłał mi maila z zapytaniem, słuchaj, czy ja znam jakiego Józefa Skrzeka. Ja mówię, stary, no jak ja mogę nie znać Józefa Skrzeka, przecież to jest legendarna postać w środku muzyki, polskiej muzyki oczywiście, zespołu SBB, który uwielbiam, któremu każdemu polecam. I on się zapytał, czy ja znam taką płytę, którą on czeka, ojciec chce z tego limita. Bo jest taka bardzo, wiesz, dziwna okładka jakaś taka z jakimś takim, z jakimś chórem dziecięcym, z jakąś dziwną scenografią. I ja sobie uświadomiłem, że wiesz co, że to był jeden z takich koszmarów moich młodych lat, słuchaj, ponieważ jak jeździłem sobie szukając płyt, a ich nie można było kupić po prostu w sklepie, bo ich nie było, to w każdym sklepie w Polsce, słuchaj, gdzie ja na wakacjach jeździłem, był właśnie zestaw taki, żeby właśnie Vox, był zespół Bank, słuchaj, była grupa Exodus. Exodus i właśnie ten ojciec wczesny Dominika. Jakiś tak, Exodus, tak, supernowa. Tak. Jakiś taki dziwny przyczyn, słuchaj, nadrukowano tych płyt na przykład, nie wiem, 300 tysięcy i w całej Polsce można było kupić, wiesz, płyty, których nikt nie kupował, bo to była usteczkowa muzyka, prawda? Także to było a płyty, które na przykład, wiesz, można, które się ustawiały kolejki, wiesz, jak, nie wiem, czy pamiętasz, PSJ na Piotrkowskiej, tam można było kupić płyty, tylko też stałem przed PSJ-em 100 metrów albo ze 200 metrów od wejścia za płytą Lady Punk, także stałem całą masę, pamiętam te drewniane schody, jak się wchodziło na górę po płytę. Rewelacja. Ja tak kupiłem, ale tak warto kupiłem było czekać. Płytę TSA. No warto było, Boże, piękna płyta, rewelacyjna TSA, to czerwona. Powiem ci, że no niesamowita jest chwila, jak bierzesz taką płytę do ręki, bierzesz, wąchasz ten papier, patrzysz na tą okładkę, otwierasz, wyjmujesz, wiesz, tą wkładeczkę, później wyjmujesz tą płytę, ona pachnie, tym winylem po prostu pachnie, wrzucasz ją na talerz, odpalasz i nagle wchodzi perkusja, tak. Po prostu gitarka wjedzie, no po prostu rewelacja. Ja ci powiem, że jeszcze na płyty też podrywałem dziewczyny. Podrywałeś dziewczyny na płyty? Ja byłem nieśmiałym człowiekiem, wiesz, powiem ci szczerze, także zasadniczo starałem się, ale nie wiem, czy coś z tego wychodziło, ale w sposób był jeden bardzo dobry, wiesz, znaczy nie tylko na dziewczynę, ale też na kumpli, że po prostu, wiesz, szedłeś z płytą pod pachą na ulicy. I nagle, wiesz, idziesz i masz pod pachą stary, na przykład Highway to Hell z DC, nie? Albo tam jakiś, wiesz, Floyd, albo coś. To po prostu, no, duża sprawa, wiesz, to widać było na przykład, wiesz, po spojrzeniach ludzi, a jak szedłeś z płytą Franka Zappy na przykład, stary, no to byłeś po prostu półtora gościa, nie? To jest dziwne, bo jakby dzisiaj ktoś chodził, nie wiem, z czym, dzisiaj to chyba z niczym się nie chodzi, bo przecież z tej płyty ma się, wiesz, w telefonie, nie? Tak, dziwne, powiem ci, jak gdyby jakaś taka, przypadła nam w udziale, wiesz, to taka epoka, kurde, jakbyśmy, wiesz, pamiętali rosyjsko-japońską wojnę, wiesz, z początku XX wieku. A tu okazuje się, że wiesz, coś, co jest żywe dla nas, prawda, się okazuje, że dzisiaj to jest taka, wiesz, to jest takie urocze opowieści, kiedy, nie, niesamowite, właśnie teraz mnie to bardzo uderzyło, że to, ale miało to swój urok, wiesz, przede wszystkim przez te niedostępne opowieści. To, żeśmy tu wspomnieli o tych kolejkach, bo trzeba wyjaśnić, że ten klub płytowy razem, to człowiek, razem to było czasopismo, tygodnik, jeżeli pamiętam.
przy tym tygodniku funkcjonował klub płytowy, który wydawał płyty. I żeby dostać tę płytę, trzeba było się do tego klubu zapisać i odpowiednia partia była wysyłana do miejsc, do miasta, w którym ten klub płytowy funkcjonował. To, że nie można było sobie po prostu kupić płyt na eBayu czy na jakimś innej platformie, bo ich po prostu nie było. Nie można było kupić płyt w sklepie, bo w sklepie też nie było płyt. Tylko można było kupić właśnie za pomocą jakiegoś takiego polowania. I pamiętam tę kolejkę, słuchaj, gdzie się kolejka zaczynała w PSJ-cie na skrzyżowaniu Zielonej i Piotrkowskiej, a kończyła się przy Grand Hotelu mniej więcej. Więc tak stałeś po prostu, żeby kupić sobie płytę TSA. Nie bywało po prostu. No, także no, na czasy to już chyba nie było. I jeszcze tak. Powiem ci, że wracając do tego podrywu dziewczyn na płytę, no to tak. Miałem na myśli to, że wiesz, że przyprowadzałeś taką dziewczynę, wiesz, do domu, wiesz, włączałeś wzmacniacz, włączałeś, kładłeś płytę na talerzu, spuszczałeś ramię i w tym momencie dziewczyna siadała na sofie, a ty gasiłeś światło i wspólnie żeście w ciemności słuchali muzyki, nie? I słyszałeś to bicie swojego serca. Tak, jest niesamowity czas słuchania w ogóle muzyki po ciemku. To jest po prostu, zwłaszcza takiej muzyki nocnej, tak? Nocnej muzyki, to jest po prostu rewelacja. A słuchaj, bo tutaj wspomniałeś, wiesz, co tutaj mistrzem tego nastroju, to był chyba Beczyński, wiesz, który jednak, mówię ci szczerze, do końca jakoś, nie, ja tutaj mam z paroma kolegami kłopot, wiesz, bo uwielbiają wręcz Beczyńskiego. Ja zawsze jakoś tak, wiesz, doceniam, wiesz, jego wiedzę niesamowitą, doceniam umiejętność, wiesz, budowania nastroju i znajomość muzyki, znajomość angielskiego, że tłumaczył, wiesz, mnóstwo Monty Pythonów, nie Monty Pythonów, teksty i tak dalej, ale powiem ci, że coś mi, może dlatego, że ja obrazu Beczyńskiego nie lubię, natomiast to była wybitna proces, prawda? No, dla to mnie, to, jeżeli to, chodzi to, o całokształt, jeżeli chodzi o istnienie trójki, którą słuchałem praktycznie od początku, od początku mam na myśli w 82 roku, tak? Nie mówię o latach wcześniejszych, ale wtedy, kiedy ją z powrotem włączyli, no to ja pamiętam, no pierwsze te od razu, wiesz, no pierwsze listy przebojów i Manam O, i wiesz, i Jana tego Wangelisa, When the Smoke is Going Down, Skorpionsów i tak dalej, ale powiem ci, że jeżeli chodzi o całokształt, no to dla mnie Tomasz Beksiński to jest największa osobowość trójki, jaką mogłem słuchać. Jeżeli chodzi o kształtowanie gustów muzycznych, o słuchanie jego, o jego teksty, o jego robienie atmosfery, no to po prostu, no to mistrz po prostu suspensu, po prostu, no, tak, rewelacja. Po prostu, no, jak kocham go teraz odsłuchiwać na YouTubie, to po prostu moja żona tego nie czuje, ale ja to po prostu sobie gdzieś tam właśnie lubię samemu w samotności wziąć i odpalić tego Beksińskiego i posłuchać, jak on te teksty tłumaczy i on po prostu zna tych Floydów, bierze taką płytę właśnie, na przykład, no nie wiem, The Final Cut i czyta po prostu te teksty, albo bierze Disintegration, The Cure'ów i wiesz, i jedzie. No bo no, to jest dla mnie coś pięknego, to dla mnie to jest to, co no, tak, w życiu mi się to chyba najpiękniejszego przytrafiło. No, wiesz, to było bardzo ciekawe, wiesz, znaczy ja nie wiem, czy to jak gdyby winą w cudzysłowie, znaczy zasługą wielką Beksińskiego było odkrycie 4AD. Myślisz, że to Beksiński, czy to raczej Kaczkowski jak gdyby odkrył to? Nie, myślę, że bardzo ciekawe. No, bezwzględnie tak? Beksiński, no bo on był takim troszkę takim facetem odlotowym. Piotrek Kaczkowski no to szukał takich też dźwięków, tak? On też potrafił znaleźć różne jakieś Laibachy i inne rzeczy. Także dla muzyki też polskiej tutaj w Polsce, no bo powiedzmy sobie szczerze, że my byliśmy, jak gdyby mieliśmy tą przyswajalność tej muzyki ograniczoną. Tak ograniczało nas to, żeśmy tylko słuchali tego, co inni właśnie nam dawali. My nie mogliśmy sobie pójść i kupować płyt, przebierać w sklepach tak, z płytami. Tak jak jest to na Wielkiej Brytanii, gdzie idziesz, gdzie muzyka stoi na ulicy i podchodzisz do faceta jakiegoś w dredach czy czymś i po prostu bierzesz i tam szperasz wśród setek płyt, wybierasz sobie 5-10 płyt, targujesz cenę i wychodzisz. No. Tego my nie mieliśmy, także jest cała masa zespołów, których żeśmy nigdy nie odkryli
i Anglicy oczywiście je znają i wiesz, i sobie rozmawiają o nich, a po prostu ja otwieram buzię i nie wiem, o czym oni w ogóle gadają, tak? Ale wiesz co, słuchaj, bo to jest chyba, znaczy, to jest no, efekt zamknięcia, bo byliśmy przecież kurde zamknięci, nie? Czyli nie mogliśmy wyjeżdżać sobie tak po prostu za granicę. Też to dzisiaj trudno uwierzyć, że wiesz, jakiś kurde koleżka, wiesz, mówił ci, że ty możesz pojechać, wiesz, tutaj, albo nie możesz. Nie do wyobrażenia dzisiaj. Ale wiesz co, to jest też ciekawe, bo wiesz, to też jestem człowiekiem, który tam wzrastał przy tej trójce całej nieszczęsnej. Ale słuchaj, dla mnie szokiem niesamowitym było, i to koresponduje z tym, co powiedziałeś, wiesz, pierwsze moje kontakty z Britonsami, czy w ogóle z ludźmi, którzy są, wiesz, anglojęzyczni, którzy pochodzą z tamtej strefy, z tamtego obszaru kulturowego, wiesz, dla których jak gdyby, wiesz, zespół, nie wiem, Beatlesi, to jest coś takiego jak dla mnie Stadowie, nie, że tam po prostu każdy niuans, wiesz, tekstu i tak dalej. I tak. Kiedy posłuchałem właśnie to, co powiedziałeś, wiesz, że ilość zespołów, o których ja istnieję, nie miałem pojęcia, to nagle poczułem się, wiesz, trochę taki zrobiony w trąbę, wiesz, że jak gdyby, wiesz, zaufałem garstce, wiesz, dziennikarzy, którzy mogli moimi gustami sterować, wiesz, w dowolny sposób. Nie mówię, że to robili, że to była, wiesz, praża robota określonych kół, ale po prostu, wiesz, to było coś takiego, no... dwuznacznego, wiesz, że byliśmy zamknięci, tak. I mogliśmy słuchać tej muzyki. Dopiero, wiesz, punk rock jak gdyby tutaj był takim wyłomem w tym wszystkim, ponieważ jak gdyby to, wiesz, powstawał trzeci obiekt, to był niezależny, wiesz, i od partii tej pieprzonej, i od wspaniałej Solidarności, która jednak, to jednak mimo wszystko są politycy, nie? Oni jednak walczyli, wiesz, sposobami politycznymi, natomiast, wiesz, punk rock był trzecią drogą. Wiesz, punk rock był rzeczywiście taki, no bo pewne rzeczy można było słuchać i dzisiaj, wiesz, są zespoły, które, znaczy, i byli muzycy, którzy, no, przez układy, tak, bo to były wszystko układy międzyludzkie, tak. Po prostu dzięki tym układom mogli zaistnieć w takim radio, w takiej trójce, taki Manam, taki, wiesz, Perfect, taki Lady Punk, no czy tam jakiś Lombard, a były takie kapele właśnie jak z Łodzi Moskwa, która płytę wydała dopiero chyba w 89 roku, a trzeba przypomnieć tym młodszym ludziom, albo nam sobie przypomnieć, że Moskwa wygrała Jarocin w 82 roku, także praktycznie w 83 mogła usiąść do studia i płytę nagrać. No i tyle. No. Natomiast ja chciałem jeszcze a propos Moskwy, no to powspominać jeszcze te czasy koncertów, no bo to był też rewelacja. Muzyka na żywo grana jest zawsze odbierana przynajmniej przeze mnie w sposób niezwykły. Także tak, ja kiedyś, kiedy mogłem sobie na to pozwolić, jeździłem, chodziłem tutaj w Łodzi na koncerty, czy jeździłem gdzieś tam do Jarocina. No dzisiaj no niestety, ale ceny tych biletów, zwłaszcza na te gwiazdy zachodnie, są kosmiczne i mam też taką zasadę po koncercie AC/DC na Bemowie, że wolę wydać, wiesz, że trzeba wydać wręcz koniecznie 300 zł czy 400 zł, żeby po prostu mieć tych muzyków gdzieś blisko, żeby na nich mógł popatrzeć, niż wydać 150 czy 200 zł i widzieć ich na telebimie, tak? Gdzieś tam stojąc daleko i nie mogąc dojść do sceny, bo ja mam nadal takie stare jeszcze zacięcie, jak byłem młodym chłopakiem, że ja musiałem być pod samą sceną. Także no, bycie pod sceną i granie w domu to grało się na jakieś róże od odkurzacza, a tam też się brało jakąś niby gitarę i człowiek wyginał to swoje chude ciało, chciał się przykleić do jakiejś blondynki. No tak to wyglądało, tak? Zawsze się chudło ze 2 kg na takim koncercie, ale no to po prostu to było całe clue. A jak teraz poszedłem właśnie na Bemowie na AC, jak przyjechali i wiesz, stałem gdzieś kilometr od nich, widziałem tego małego Angusa gdzieś tam na tym i chciałem się przebić dalej i barierki mnie powstrzymały. No to mówię, Boże Peter, no przecież 170 zł dałeś, to trzeba było sobie kupić porządne DVD, jakieś owoce morza, jakiegoś dobrego szampana i po prostu sobie posiedzieć w domu i to odpalić miałbyś większą frajdę, no niż to, co tam przeżyłem. Także koncerty w małych halach, w małych raczej salkach, nabitych, gdzie dźwięk się świetnie roznosi, no to jest dla mnie ideał. Tak, ja się zawsze zastanawiałem, wiesz co, czy co jest fajniejszą, ciekawszym sposobem, wiesz, czy taki gigantyczny koncert, gdzie zespół wygląda jak krasnoludki, czy jednak, wiesz, klub, nie? Bo z takich, wiesz, bo bardzo się zazdroszę tego AC/DC, wiesz, to niestety nie widziałem, kurczę, i straszliwie żałuję, ale muszę się podzielić, nie wiem, czy wiesz, ale rozmawiasz z Rolling Stonesów, słuchaj. Ja w 1991 roku byłem w ekipie technicznej Rolling Stonesów w Berlinie. Budowałem im scenę, widziałem, słuchaj, próbę Rolling Stonesów na żywo. Pita Jaggera widziałem, jak przeszedł obok niej, Keith Richards z gitarą i tak dalej. Później zobserwowałem koncert
no super bliska, bo wiesz, jako człowiek z ekipy technicznej, to wiesz, to po prostu miałem wejście w wszystko, a co najważniejsze, zarobiłem sobie 300 marek dziennie, pracowałem 3 dni. Także wyobraź sobie, jaka to była kasa, po prostu słuchaj, 900 marek 3 dni zarobić. Po upadku komuny, chłopie. Ja byłem po prostu najbogatszym człowiekiem we wsi normalnie, wiesz, we wsi widzę. No, także to było coś niesamowitego. Natomiast wiesz co, widziałem coś, co przeniosło mnie w czasie, wiesz co, takiego, co odczułem, jakby, że cofnąłem się, wiesz co, w czasie i wróciłem do epoki, w której, no, w której się po prostu szalało na koncertach, chociaż już teraz to nie szalałem, po prostu znalazłem sobie fajne miejsce i oglądałem. Jest taka knajpa, słuchaj, przy Placu Kościelnym. Nie wiem, czy to się Luka nazywa. Luka? Tak sądzisz? Znasz to miejsce? Nie. Tam było kiedyś kino. No nieważne, przy Placu Kościelnym w Łodzi, słuchaj, dowiedziałem się, że przyjedzie zespół Cockney Reject, słuchaj, czyli chuliganka West Ham United, czyli wiesz, jednego z najbardziej rozpoznawalnego na tej scenie chuligańskiej klubu piłkarskiego. I słuchaj, to było coś niesamowitego, bo jeszcze koleczkę. Bo to było coś niesamowitego, bo słuchaj, to jest grupa, która wymyśliła ruch Oi, czyli to wszystko, wiesz, ten Oi Punk, czyli te takie wiesz, krzyki, drzaski, hardcore, to jest jakby to ich zasługa, prawda? Jeszcze do tego się znani są z tego, że na koncertach deklarują miłość do klubu piłkarskiego, przez to jak na przykład jadą do Manchesteru albo wiesz, różne części Londynu, no to dochodzi do, wiesz, do czego, do aktów przemocy. I słuchaj, ten koncert rozpoczął się w taki sposób, że wokalista, który miał ponad 60 lat, słuchaj, a przez półtorej godziny prowadził walkę z cieniem, wiesz, jak na treningu bokserskim. Zazwróciłem mu, słuchaj, kondycję, bo był niesamowity, nie wiem jak on to robił, bo pewnie papierosów nie palił. Ale facet po prostu cały półtorej godziny krzyczał, darł się i słuchaj, i stosował walkę z cieniem, rozumiesz? A koncert zaczął się tak, że wyszła jakaś taka łysa pała wielka ubrana na biało, słuchaj, taki kurde skinhead jak z dawnych czasów. I coś zaczął brzęczeć do tego wokalisty. I ten wokalista w pierwszej minucie koncertu, słuchaj, wyprowadził prawy podwórkowy, kurczę, i ten, no ta łysa pała, która była dwa razy większa od niego, po prostu, wiesz, knockout. Czujesz? Jak zobaczyłem, wiesz, ten taką akcję na początek koncertu, mówię, kurde, młode czasy. O, mój koncert. Bo, słuchaj, coś niesamowitego, że było później, wiesz, później oczywiście zagrali, wiesz, hymn West Ham United, I'm Forever Blowing Bubbles, w wersji, wiesz, hardkorowej. A później publika zaczęła krzyczeć widzę Łódź. No bo Stare Miasto, wiesz, nasz matecznik, także. Ale obyło się bez żadnych, wiesz, niekulturalnych znać, także. Ale słuchaj, koncert był obłędny, także, wiesz, do tego na stadionie, no to raczej, wiesz, trudno doświadczyć, nie? Takie. Ale ciekawe. No ja powiem ci, że jak byłem takim młodym chłopakiem, zresztą zawsze ta muzyka mi towarzyszyła przez całe życie. I nawet był taki, był niestety taki czas, kiedy tej muzyki było mniej, no bo nie miałem sprzętu w domu i to słuchało się tylko gdzieś jadąc samochodem, no to już jest, to nie jest najlepsze, to powiem ci, że był taki czas, że ja traktowałem no, muzykę na równi z piłką nożną, bezwzględnie, tak? Także po prostu no, kupowanie właśnie te płyt, o których ty mówiłeś, czy pożyczanie tych płyt od starszych takich kolegów, którzy tam chodziłem do czwórki, to takie było liceum, gdzie było dużo takich, bo na nowej młodzieży, więc oni te płyty mieli, więc no pożyczałem te właśnie płyty AC, czy płyty jakieś tam inne, pamiętam Van Halen, czy Judas Priest, że sobie mogłem ich posłuchać dzięki tym ludziom. Tak, natomiast natomiast no, koncerty, no to każde właśnie wakacje to już szykowałem się właśnie do Jarocina, tak, bo kurczę, wybrałem ekipę jakąś, jedną, dwóch, trzech osób, ładowaliśmy się w pociąg, przyjechaliśmy do tej słynnej na stację, szło się przez ten mostek, później przez miasteczko, później właśnie do jakiegoś gospodarza się tam wbijało i się u niego rozbijało namiot, albo się szło na pole namiotowe i tam się rozbijało namiot. No i później z samego rana, wiesz, z samego rana się szło na małą scenę, gdzie grały właśnie kapele punkowe i to pogo było takie no niesamowite, bo było w kurzu zawsze i na małej scenie jak wiesz, jak to wszystko szalało towarzystwo, to było coś pięknego. A ja byłem metalem. Halo? Właśnie chciałem się ciebie zapytać, wiesz, to jaką subkulturę kolega reprezentował? Ja powiem ci, że byłem no, słuchałem, wiesz, muzyki heavy metalowej, więc no, można powiedzieć, że byłem metalem, miałem taką katanę, w której chodziłem po osiedlu, miałem długie buty, takie rumuny, spodnie podwinięte, no te na tej kurtce miałem wilbrą, taką farbą do skór napisane TSA i heavy metal rock.
z taką trupią czaszką. Włosy miałem dłuższe. Tak, tak. Także nie wiem, czy sobie wyobrażasz mnie z długimi włosami, ale tak było. No, nie były nigdy takie bardzo długie, jak chciał, bo były niesportne. Tak, a ja miałem z kolei marynarkę, słuchaj, znalezioną na śmietniku z napisem Joy Division, słuchaj, na plecach. Także, no też, wiesz, byłem, wiesz, potężnym zawodnikiem, a jeszcze miałem taką historię, to takich, no, pojęcie jest tego, performance'ów, wiesz, młodości. Pamiętam, że w sensie, jak rasowy pan Krukowiec, swoje nosiłem łańcuch zamiast parska, prawda? I kiedy się wziąłem, słuchaj, do końca, załamową, tam był taki, wiesz, tak klub, jakiś był kultury, prawda? I słuchaj, jechałem z linii B na Teofilów i kurczę, w tym momencie usiadł się mi taki facet, wiesz, sobie siedzi, a przyszedł czas, kiedy ja musiałem wysiadać i wstaję i nie mogę wstać, wiesz. I mówię, kurde, co się dzieje, wiesz, ale patrzę, a koleś mi siedzi na łańcuchu, słuchaj, wiesz, ja do tego gościa, który taki zmęczony, wiesz, z pracy wracam, mówię, przepraszam pana bardzo, pan mi usiadł na łańcuchu, a patrzę tak, bardzo pana przepraszam, już, oczywiście. Także, no były czasy, wiesz, no. Nie wiem, czy dzisiejszym subkulturze to jest takie, wiesz, znaczy nie, to nie tak, a słuchaj, a przy której subkulturze odpadłeś? Że miałeś taki moment, że na przykład któraś subkultura poczuły, że to już jest, poza tobą. Znalazłeś na przykład taki moment w czasie? Nie, no ja ci powiem, że ja tak nie skakałem po tych subkulturach, no bo oczywiście, że słuchałem też punk rocka, tak jak ty. Zachwyciłem się singlem grupy Deserter, kupionym w Człuchowie chyba w 1984 roku. Także no, poznałem, wiesz, jakąś tam załogę, która już wtedy, no wiem, wciągała jakiś kleiła się. Także no, widziałem później w Jarocinie całą masę ludzi właśnie, którzy też byli poklejeni, no bo nie było jakichś tam innych używek, ten klej wciągali w te reklamówki, które naciągali na łeb, no po prostu masakra. No i co, natomiast no, to nie było tak, że ja tak sobie skakałem jak ten Marek właśnie z 40-latka, że najpierw byłem hipem, później gitem, a później już za koniec już sam nie wiedział, kim jest biedny. Także ja zostałem wierny temu metalowi. No, dzisiaj go mniej słucham, no bo muzycznie tak się jakoś rozwinąłem, że słucham już teraz wszystkiego. Ostatnio słucham takich rzeczy dziwnych, jak na przykład Kapela ze wsi Warszawa i taki folk, właśnie psychofolk, psychodelic folk. Albo słucham właśnie nocnych płyt takich, wiesz, jazzowych i no to są zupełnie takie klimaty, gdzie ja nigdy bym wcześniej, jak byłem młodym człowiekiem, żebym nie pomyślał, gdzie tam będę jakiegoś folku słuchał, jakiś tam skrzypiec czy właśnie czy jakiegoś, no, dźwięków jazzowych, które też wykręcały mnie wtedy, a dzisiaj no to staram się jakby płynąć z tą muzyką i ona mi się podoba. Nie każdą kupuję. W ogóle stałem się posiadaczem od 2 lat takiego sprzętu z końca lat 70. Vega z Sony na niemiecki rynek, chyba z 78 roku. No i mam jeszcze kolumny, dostałem od takiego kumpla, od nas Widzewa, takie fajne kolumny niemieckie. No i sobie siedzę w domu i po prostu kolekcjonuję te płyty, kupuję właśnie od tych fanów winyli też płyty, wymieniamy się, kupuję gdzieś tam na jakichś aukcjach. Po prostu no, mam z tego frajdę, mam z tego wielką frajdę. No tak, też jest to, panie kierze, ja mam no, ponad 1000 winyli w chacie, także wiesz, no to jest, wiesz, a Singer Desertera, czureczka, no oczywiście, wiesz, tutaj minicjata. Kurczę, duża sprawa, powiem ci szczerze, także fajnie, musieli no, kończyć. Fajnie. No właśnie, kurczę. Będziemy już niedługo kończyć, bo szybko ten czas leci. Płyniemy tą łodzią, no, słuchaj, byśmy tak jeszcze mogli popłynąć. Pozdrawiamy w ogóle wszystkich naszych słuchaczy, którzy nas słuchają. Mamy nadzieję, że już dochodzą do nas informacje, że mamy już stałych słuchaczy, także pozdrawiamy ich serdecznie. No i co? I w przyszłym tygodniu, no nie wiem, jeżeli Pan Bóg pozwoli, to może pogadam o piłce nożnej w końcu. Będzie naszym gościem najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu nasz niuniek, mam na myśli Daniela Bogusza, także powspominamy właśnie Jagiellonię, Białystok, wyjazdy do Białegostoku i tą niesamowitą atmosferę w tym mieście piłkarskim, tak jak Łódź, tak można powiedzieć. I no i pewnie no, pogadamy o tych pierwszych latach 90.
i porozmawiamy o Lidze Mistrzów, tak? Daniel to piłkarz, który miał najwięcej chyba występów obok Łapińskiego, Tomka i Mirka Myślińskiego w Widzewie, także to jest numer 3 albo numer 2 nawet. Także no, aż szkoda, że go na naszej fladze nie ma i to chyba też jest jakaś moja no wina, właśnie, że to się doszyje. Może się doszyje, dokładnie. No tak. Tak, Tarkowski i on. Dobra. Wszystkiego dobrego, Maciek. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na stadionie. Do usłyszenia. Cześć. Do widzenia. Czołem. Marka. Do widzenia. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.